Ten odcinek nagrywam w walentynki, 14 lutego. Ja sama tego święta jakoś bardzo nie obchodzę. Natomiast skoro już ono jest, to pomyślałam sobie, że historia, którą wybiorę na dzisiaj, będzie historią o miłości. O takiej miłości, która urodziła się z wielką historią w tle. I to w miejscu, które raczej nikomu z miłością się nie kojarzy. Zapraszam Was na 16 odcinek podcastu Polska na faktach, historie nie tylko kryminalne, który jest podcastem historycznym i nosi tytuł Cyla Cybulska i Jerzy Bielecki – Miłość, która pokonała kolczaste druty. Czwartego grudnia 1920 roku w Łomży przychodzi na świat dziewczynka. Jej rodzice wybierają dla niej imię Cyla. Cyla to jest takie tradycyjne imię żydowskie i nie jest to przypadek, ponieważ Cyla przychodzi na świat w rodzinie o korzeniach żydowskich. Ma już dwóch starszych braci, Jakuba i Natana, a jej rodzice, Mordechaj i Felicja, są w okolicach Łomży dosyć dobrze znani. Pan Mordechaj Cybulski jest bowiem właścicielem młyna oraz takiego sporego majątku leśnego w okolicy Ostrołęki. Cyla rośnie otoczona miłością rodziców i braci. Materialnie również jej niczego nie brakuje. Po jakimś czasie w jej życiu pojawia się również młodsza siostrzyczka, Estera. Cyla uczy się bardzo pilnie, bo w przyszłości chciałaby zostać farmaceutką i właściwie wszystko idzie zgodnie z planem, ale niestety, tylko do 1 września 1939 roku, kiedy Cyla ma 19 lat. Tego dnia III Rzesza atakuje Polskę, zaczyna ją okupować i 11 września 1939 roku również w Łomży pojawiają się władze niemieckie. Nie zostają tam jednak długo, ponieważ 22 września wycofują się z Łomży, ale już 29 września do miasta wkraczają siły Armii Czerwonej, która z kolei Polskę zaatakowała 17 września. W ten sposób Łomża staje się częścią Białoruskiej Republiki Radzieckiej, a rodzice Cyli stają się w pewnym sensie wrogami ludu, ponieważ są właścicielami ziemskimi, posiadają własny młyn, więc są z perspektywy władz sowieckich bardzo podejrzani. Ich młyn zostaje przejęty przez państwo, tata Cyli przestaje być jego właścicielem, natomiast nowe władze pozwalają mu na to, żeby nadal tym młynem kierował. Dla rodziny Cybulskich nie jest to oczywiście najlepszy obrót spraw, ale zawsze mogłoby być gorzej. I to gorzej niestety nadchodzi. W czerwcu 1941 roku III Rzesza postanawia zaatakować ZSRR i właściwie błyskawicznie w Łomży znowu pojawiają się Niemcy i niestety tym razem na dobre. Przejmują kontrolę nad miastem i wprowadzają swoje porządki. A te porządki polegają m.in. na tym, że wszyscy obywatele o korzeniach żydowskich zostają stłoczeni w łomżyńskim getcie. Tata Cyli zostaje pozbawiony funkcji dyrektora młyna i cała rodzina właściwie zostaje zatrudniona przy przymusowych robotach na rzecz III Rzeszy. Mniej więcej w tym samym czasie na szczytach niemieckich władz trwają dyskusje na temat tego, jak powinno się ludność pochodzenia żydowskiego traktować. Obydwie opcje są absurdalne, natomiast jedna mówi o tym, żeby Żydów wykorzystywać jako tanią siłę roboczą. Druga zaś jest o wiele bardziej szaleńcza i to ta wizja wygrywa na konferencji w Wannsee w styczniu 1942 roku. A jest to koncepcja ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, które ma polegać na tym, że ludzie o korzeniach żydowskich będą po prostu masowo zabijani do tego momentu, aż z terenów okupowanych przez Niemców zupełnie znikną.
W wyniku tej decyzji od wiosny 1942 roku na terenie całej okupowanej przez Niemców Europy odbywają się masowe transporty Żydów do obozów koncentracyjnych, gdzie ludzie ci są uśmiercani. Niestety ten okrutny los nie omija też rodziny Cybulskich. W listopadzie 1942 roku są przesiedleni z getta w Łomży do tak zwanego obozu zbiorczego Zamlage w Zambrowie, a następnie w styczniu 1943 roku zostają załadowani do bydlęcych wagonów, które kierują się na południe. Kierują się do Auschwitz, a konkretnie do Auschwitz-Birkenau, gdzie już od jakiegoś czasu działają komory gazowe i krematoria. Rodzina Cybulskich nie wie na początku, dokąd jedzie. Tata stara się ich wszystkich pocieszyć, mówić, że być może jadą na jakieś przymusowe roboty, ponieważ w tamtym czasie wieść o tym, co dzieje się w obozach koncentracyjnych, tak bardzo jeszcze się wśród ludności żydowskiej nie rozeszła. Ale niestety, Mordechaj Cybulski i cała jego rodzina po kilku dobrych godzinach jazdy w bydlęcym wagonie, w urągających warunkach, trafia do Birkenau. Mężczyźni zostają skierowani do robót w obozie, natomiast kiedy Cyla i jej mama wysiadają z pociągu, Cyla słyszy tylko, że ma przejść na prawą stronę, natomiast jej mama wraz z jej młodszą siostrą Esterą słyszą links, a więc mają się skierować w lewą stronę. I to wtedy Cyla widzi je po raz ostatni. Sama trafia do baraku w Birkenau, ale cały czas zastanawia się, co mogło stać się z jej mamą i jej młodszą siostrzyczką. No i inne więźniarki dosyć szybko tłumaczą jej, że jej mama i jej siostra no najprawdopodobniej trafiły do komory gazowej. Wkrótce po tym Cyla dowiaduje się również, że zarówno jej tata, jak i jej bracia nie wytrzymali morderczych warunków panujących w obozie i również zmarli. I nagle ta dziewczyna, która jeszcze zaledwie kilka miesięcy temu miała kochających rodziców, miała rodzeństwo, zostaje na świecie zupełnie sama. I to zostaje w miejscu, które bardziej przypomina piekło na ziemi. W pewnym momencie jednak los uśmiecha się do Cyli, o ile w takich warunkach w ogóle można mówić o jakimkolwiek uśmiechu losu. Ponieważ jest więźniarką dobrze rokującą, to znaczy jest młoda, silna, zdrowa, zostaje skierowana paradoksalnie do lżejszej pracy w lepszych warunkach. Nie będzie pracowała w Birkenau, tylko będzie pracowała w obozie podstawowym w Auschwitz w magazynie zbożowym przy reparacji worków na zboże. Dla Cyli oznacza to bardzo wiele. Po pierwsze, będzie pracowała w pomieszczeniu, a to jest bardzo ważne. Po drugie, będzie dostawała większe porcje jedzenia i będzie dostawała to jedzenie lepsze. Będzie dostawała takie samo jedzenie, jakie dostają niemieckie nadzorczynie, no a w Auschwitz jedzenie było problemem najważniejszym. Poza tym w tej pracy Cyla nie musi mieć ogolonej głowy i może nosić taki trochę inny uniform niż te bardzo charakterystyczne pasiaki. Ma też prawo do tego, żeby móc się dwa razy dziennie umyć. I to właśnie tam, we wrześniu 1943 roku, pewnego dnia wpada na chłopaka, który dopiero co do pracy w tym magazynie zbożowym przyszedł. Tym chłopakiem jest Jurek Bielecki. Jerzy Bielecki urodził się zaledwie 3 miesiące później niż Cyla, 28 marca 1921 roku w Słaboszowie na Kieleczczyźnie. Jego tata był urzędnikiem, pracował jako sekretarz w zarządzie gminnym. Co jakiś czas Jurek wraz ze swoją mamą, tatą i trójką pozostałych braci, Leszkiem, Krzysztofem i Karolem, ze względu na pracę taty przenosili się do innych miejscowości. Między innymi trafili do Miechowa, gdzie Jurek chodził przez jakiś czas do gimnazjum. Później jego tata trafił do Michałowic, bardzo blisko Krakowa. Zaś sam Jurek do tego Krakowa się po prostu przeprowadził, żeby skończyć tam gimnazjum.
w maju 1939 roku zdał tak zwaną małą maturę. Od września miał zacząć dwuletnie liceum, no ale niestety, plany Jurka, podobnie jak plany Cyli, zostały dosyć brutalnie pokrzyżowane przez to, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. O tym, że zanosi się na coś złego, Jurek usłyszał już w sierpniu tego roku. Przede wszystkim dotarła do niego informacja, że jego szkoła prawdopodobnie nie ruszy od września, że ma się tam nawet nie pojawiać. Poza tym zaczęto już coraz głośniej mówić o tym, że wojna i jej wybuch jest właściwie tuż, tuż. Jurek starał się w tym czasie nawet zaciągnąć do armii, ale do jakiejkolwiek jednostki by się nie zgłosił, wszędzie on i jego koledzy zostali odsyłani z kwitkiem. A zatem Jurek do Krakowa już nie wraca, zostaje w Michałowicach razem z rodziną, gdzie, no mając sporo wolnego czasu, bardzo często popołudniami czy wieczorami spotyka się z dwoma serdecznymi kolegami. Jeden z nich to Staszek, który pracuje u jego taty w urzędzie, a drugi to Edek, syn miejscowego rolnika. I tak we trzech często rozmawiają o tym, co się właśnie w Polsce wydarzyło, o tym, jaka będzie ich przyszłość, ale również o tym, że wprawdzie polska armia na terenie Polski została pokonana. Polska jest pod okupacją niemiecką, ale przecież duża część polskiej armii została ewakuowana i zarówno w Rumunii, jak i na Węgrzech formowane są polskie oddziały, które pomimo wszystko chcą z Niemcami walczyć. I w pewnym momencie w ich głowach rodzi się plan, żeby spróbować się w jakiś sposób nielegalnie na Węgry przedostać i tam dołączyć do polskiej armii. Te ich marzenia i plany są jeszcze podsycane przez kartki pocztowe przysyłane im przez ich kolegów, którym taki fortel i takie przedostanie się na Węgry lub do Rumunii się powiodło. Chłopaki zaczynają więc kompletować plecaki, koce, konserwy z jedzeniem, latarki, po to, żeby w końcu na Węgry się przedostać. Oczywiście nie mówią o tym nikomu ze swojej rodziny. Jurek informuje o tym tylko i wyłącznie swojego młodszego brata, ale prosi go o to, żeby ten zatrzymał wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. I pewnego wieczora, w późnym kwietniu 1940 roku, w tajemnicy przed swoimi rodzinami, wyruszają w kierunku granicy pomiędzy Generalną Gubernią a Węgrami. Na początku chcą się dostać do Bochni, ale w pociągu, w którym jadą do tej miejscowości, spotykają starszego pana, który chyba domyśla się, co planują, i bardzo im odradza to, żeby w Bochni wysiadali. Radzi im, żeby wysiedli w Wiśniczu, ponieważ w Bochni, na dworcu, bardzo często takich młodych chłopaków po prostu wyłapuje gestapo. Jurek, Staszek i Edek słuchają się tego starszego pana, wysiadają w Wiśniczu i jak się okazuje, był to bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście w Bochni aresztowano młodych Polaków, którzy ewentualnie zmierzali do granicy węgierskiej. Młodzi ludzie uważają to za bardzo dobry znak. Poza tym trafiają na wieś do gospodarza, który zgadza się ich przenocować i mówi im, że nie muszą mu za ten nocleg nic płacić. I też mają wrażenie, że mówi im to, ponieważ chyba się domyśla, dokąd i po co zmierzają. A więc wszystko wydaje się układać jak najbardziej po ich myśli. W pewnym momencie w tej wiosce, w której udało im się zatrzymać u tego bardzo serdecznego gospodarza, poznają jeszcze dwóch innych młodych chłopaków, no którym zwierzają się z tego, dokąd idą. I ci dwaj chłopcy mówią, że też bardzo chcieliby się do nich dołączyć. Mówią im również, że mają kontakt z byłym oficerem, który może im pomóc przekroczyć granicę. No więc w ogóle wszystko układa się wspaniale. Na tyle dobrze, że pewnego dnia Jurek stwierdza, że warto byłoby w jakiś sposób uczcić imieniny Stanisława, które wypadają na początku maja, i postanawia, że wybierze się do sklepu i kupi tam na tę okazję wino. Ale niestety, tuż po tym, kiedy z tego sklepu wychodzi, zostaje zatrzymany przez gestapo,
odprowadzany do tego domu, w którym się zatrzymali, a tam widzi, że wszyscy jego koledzy, również ci, którzy chcieli się do nich dołączyć, także zostali przez gestapo zatrzymani. Cała piątka zostaje przewieziona do więzienia w Nowym Sączu, gdzie są poddawani bardzo brutalnym przesłuchaniom. Padają nieustanne pytania, dlaczego chcieli przejść na stronę węgierską, kto im to kazał zrobić. I zarówno Jurek, jak i jego koledzy mówią, że chcieli przedostać się na Węgry w poszukiwaniu pracy. A mówią tak, ponieważ inni więźniowie stanowczo odradzili im wyjawienie prawdziwych powodów tej wędrówki, dlatego że to oznaczałoby po prostu śmierć przez rozstrzelanie. I rzeczywiście, Jurek i jego koledzy uchodzą przynajmniej na razie z życiem, natomiast to nie oznacza, że odzyskują wolność. Zostają natomiast przewiezieni do więzienia w Tarnowie i tam spędzają kolejne 2 tygodnie. Po południu 13 czerwca wybucha w tym więzieniu ogromny rwetes, ogromny ruch. Więźniowie są nagle wypraszani z cel i grupowani na dziedzińcu więzienia. Stamtąd zostają przeprowadzani do dawnej łaźni żydowskiej, gdzie w ogóle Jurek po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni może się jako tako porządnie umyć, a następnie przez całą noc są trzymani w tej łaźni w takiej niepewności co do swojego dalszego losu. Wiele osób uważa, że pewnie zostaną przetransportowani na roboty do III Rzeszy, ale tych informacji nikt w żaden sposób nie potrafi zweryfikować. Nad ranem 14 czerwca około 700 więźniów zostaje stłoczonych w 5 wagonach pociągu osobowego. Te wagony są niewielkie, więc siedzą jeden na drugim, wielu z nich siedzi na podłodze. Przy każdym przedziale stoi SS-man, który mówi, że każdy najmniejszy ruch będzie skutkował tym, że on otworzy do nich broń. I tak po kilku godzinach jazdy w kompletnym bezruchu, w kompletnej ciszy, wtaczają się na stację oznakowaną Oświęcim, Auschwitz. Pociąg zatrzymuje się przy budynkach dawnych zakładów tytoniowych. Wszyscy mężczyźni z tego pociągu zostają wypędzeni, a następnie muszą przejść pomiędzy szpalerem SS-manów, którzy biją ich pałkami, kijami, pejczami na oślep, a następnie znajdują się na dziedzińcu obozu Auschwitz, ponieważ Jurek Bielecki znalazł się w transporcie pierwszych więźniów obozu w Auschwitz, w tak zwanym transporcie tarnowskim. Jedne z pierwszych słów, jakie Jurek słyszy od niemieckich oficerów, którzy przemawiają do nowo przybyłych więźniów, są następujące słowa. Ihr seid hier nicht in ein Sanatorium gekommen, sondern in ein deutsches Konzentrationslager. Jurek uczył się niemieckiego w gimnazjum, więc dobrze wie, co znaczą te słowa, a znaczą tyle, co to, że przyjechali tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego. A to oznacza jedno, że stąd się żywym nie wychodzi, o czym SS-man im mówi. I Jurek bardzo szybko przekonuje się, że nie są to czcze przechwałki. Na początku wszyscy więźniowie, którzy zostali z Tarnowa przywiezieni, są poddani takiej bardzo brutalnej gimnastyce. Właściwie nie jest to gimnastyka, a tortury, które przypominają gimnastykę. Bardzo długo nie dostają nic do jedzenia i do picia, a jest środek czerwca i panują ogromne upały. Po 2 dniach Jurkowi zostaje wytatuowany numer 243 i od tamtej pory jest już raczej numerem, a nie człowiekiem dla obozowych władz. Ponadto wraz ze swoimi kolegami zostają skierowani na tak zwaną kwarantannę, czyli przez jakiś czas są traktowani w taki sposób, że ci, którzy są najsłabsi, tego nie przeżyją. Nie przeżywa tego między innymi Edek, który został wraz z Jurkiem pojmany, przy czym jeszcze przed śmiercią wspólnie dochodzą do tego, dlaczego w ogóle dostali się w ręce gestapo. I okazuje się, że ten oficer, który miał ich przeprowadzić przez granicę, był współpracownikiem tajnej niemieckiej policji. Pierwsze 1,5 roku Jurka w obozie jest
koszmarem. Jest zatrudniony przy najgorszych, najbardziej ciężkich robotach, a więc bierze udział w rozbiórkach domów, z których wysiedlono wcześniej mieszkających tam chłopów, bierze udział przy budowie dróg. Poza tym bardzo szybko okazuje się, że w Auschwitz żadna pogoda nie jest dobra na pracę, jeżeli pracuje się po 12-13 godzin. Ponieważ jeżeli jest to lato i świeci słońce, a w tamtym momencie więźniowie nie mają jeszcze czapek, to przez cały dzień są w ogromnym upale, w słonecznym świetle, bez wystarczającej ilości wody. Z kolei, kiedy przychodzi jesień, pracują od świtu do nocy, nieważne czy jest deszcz, czy jest wiatr. Bardzo często przemakają im ubrania, których nie da się tak po prostu przez noc wysuszyć, więc następnego dnia pracują w mokrych ubraniach. Dodatkowo Jurek otrzymuje niewielkie, bardzo skromne racje żywnościowe, takie właściwie na granicy przeżycia. Czasami udaje mu się ukraść rzepę albo brukiew, która jest transportowana do obozowej kuchni, natomiast jest to obciążone wielkim ryzykiem, ponieważ jeżeli ktokolwiek byłby przyłapany na kradzieży takiego niepozornego warzywa, no to groziło to bardzo ciężkim pobiciem, ale bardzo często strzałem w głowę ze strony SS-mana. Pewnego dnia jednak, jakoś na początku 1942 roku, słyszy, że we młynie na obrzeżach Oświęcimia, więc tak naprawdę poza obozem, potrzebni są mechanicy. I on, chociaż żadnym mechanikiem z wykształcenia nie jest, mówi, że owszem, jest bardzo dobrym mechanikiem. No, musi trochę poudawać, ale z drugiej strony zawsze lubił majsterkować, coś naprawiać, więc liczy na to, że sobie poradzi. I rzeczywiście oficerowie, którzy do tej pracy jakichś nowych ludzi szukali, zgadzają się na to, żeby Jurek zaczął pracę we młynie. To oznacza wielką poprawę losu dla Jurka. Po pierwsze, nie pracuje na zewnątrz. Po drugie, pracownicy, którzy zostali skierowani do młyna, dostają dużo większe racje żywnościowe. Dlatego, kiedy Jurek tam trafia, jest zaskoczony, jak dobrze wyglądają pracujący tam więźniowie. No i jemu również po jakimś czasie wyraźnie się poprawia, odzyskuje siły witalne, przybiera na wadze. Poza tym, ponieważ młyn jest poza terenem obozu koncentracyjnego, to zdarza się czasem, że uczestnicy ruchu oporu przynoszą pokryjomu, więźniom, również coś do jedzenia. Niestety, pewnego dnia jeden z więźniów, który we młynie pracował, ucieka. A to dla reszty oznacza tylko jedno, że jest wielce prawdopodobne, że za ucieczkę tego więźnia w ramach odpowiedzialności zbiorowej poniosą karę najwyższą, a więc śmierć. Tak się jednak nie dzieje. Jest to już taki czas, kiedy Niemcy powoli od odpowiedzialności zbiorowej za ucieczki więźniów odchodzą, natomiast jest wykluczone, aby ci konkretni więźniowie mogli nadal we młynie pracować. I Jurek zostaje skierowany do karnej kompanii, do pracy w żwirowni, która jest pracą niezwykle ciężką. Ale jego kolega postanawia mu pomóc i przekonuje swojego kapo, Hermana, żeby ten zatrudnił u siebie Jurka w kompanii kosiarzy, a więc więźniów, którzy koszą trawę na terenie obozu. Co więcej, Jurek zostaje tam Vorarbeiterem, czyli takim trochę liderem tych więźniów, nadzorującym ich pracę. Ale kiedy kończy się czas kwitnienia traw, ich wzrostu, no to kończy się również i ta praca. Niemniej Jurek trafia do jeszcze, o ile tak to można nazwać, lepszego miejsca, bo trafia do warsztatu naprawczego i tu naprawia różne maszyny rolnicze, ale naprawia na przykład rowery SS-manom. I pewnego dnia zjawia się u niego taki SS-man, który bardzo narzeka na to, że w jego kole rowerowym znowu jest dziura, on znowu nie może na tym rowerze jeździć. I żąda od Jurka tego, żeby ten mu wreszcie ten rower porządnie naprawił, że najlepiej by było, gdyby w tym rowerze była wymieniona dętka.
Jurek mówi mu, że z tą dętką to może być problem, ale jest na tyle obrotnym chłopakiem, na tyle zapobiegliwym, że gdzieś udaje mu się tę dętkę znaleźć, naprawić rower. SS-man jest przeszczęśliwy i w pewnym momencie poleca Jurka jako takiego mądrego, sprytnego chłopaka do pracy w magazynie zbożowym, gdzie Jurek ma pomagać księgowemu. Również dlatego, że bardzo dobrze mówi po niemiecku. I tak we wrześniu 1943 roku, po ponad 3 latach pobytu w Auschwitz, Jurek trafia do magazynu zbożowego. Tam z racji tego, że oprócz pracy fizycznej wykonuje również pracę umysłową, wolno mu na przykład nosić zegarek, ale przede wszystkim dostaje naprawdę bardzo dużo jedzenia. Nie cierpi głodu, a to jest kwestią kluczową. Ale również tam przytrafia mu się coś dużo, dużo ważniejszego. Kiedy Jurek trafia pierwszego dnia do magazynu, jest po nim oprowadzany przez takiego chłopaka, który pełni funkcję głównego księgowego, któremu Jurek ma pomagać. W pewnym momencie, kiedy chłopcy otwierają drzwi do kolejnego pomieszczenia, zderzają się z grupą roześmianych dziewczyn. Jurek jest pod ogromnym wrażeniem, bo właściwie od początku swojego pobytu w obozie jeszcze nigdy tak blisko nie spotkał się z żadnymi kobietami. A tu nagle, jak mówi, są prześliczne, młode dziewczyny. No i Jurek, niezwykle tym zdumiony i podekscytowany, pyta się tego swojego kolegi: Jasiu, co to jest? Co to jest za przedszkole? Jan odpowiada mu na to, że u nich w magazynie pracuje grupa żydowskich dziewcząt, jest ich 10, i te dziewczyny preparują worki na zboże. No i zazwyczaj są trzymane pod kluczem przez SS-manów, ale kiedy ci udają się każdego dnia około godziny 12-13 na obiad, to wtedy oddają Jankowi klucze i Janek do tych dziewczyn po prostu idzie, otwiera im drzwi, rozmawia z nimi, czasem zanosi im jedzenie i tak też się stanie tego dnia. Jurek jest bardzo zadowolony, bo wśród tych dziewczyn szczególnie wpadła mu w oko jedna, jak mówi, taka z ciemnymi oczami, z falowanymi ciemnymi włosami, co bardzo go urzekło. I co najważniejsze, ta dziewczyna puściła do niego oko, a w każdym razie tak mu się wydawało. O tym wszystkim opowiada Jankowi i Janek mówi: ach, to ja wiem, która to jest Cyla. Pójdziemy te dziewczyny odwiedzić. I rzeczywiście, idą te dziewczyny podczas przerwy odwiedzić. No i tam Janek tak trochę podśmiewa się z Jurka i zaczyna się pytać, pokazując na Cylę: Jurek, to jest ta? Jurek jest bardzo zmieszany, bardzo zawstydzony. Z kolei koleżanki Cyli też zaczynają się śmiać i mówią: no, Cylu, poznaj się ze swoim chłopakiem. Dziewczyna jest bardzo zawstydzona, ale i w Cyli, i w Jurku zaczyna kiełkować wzajemne zainteresowanie. Z każdym dniem zaczynają poznawać się coraz lepiej, kiedy Jurek przychodzi do nich podczas przerw, a w końcu zaczyna szukać jakiegoś sposobu, żeby z Cylą trochę więcej porozmawiać, i taki sposób znajduje. Cyla wraz ze swoimi koleżankami pracuje w pomieszczeniu, w którym ściany zrobione są z desek, i w jednej z tych desek Jurek odkrywa szparę. I przez tę szparę każdego dnia, przez naprawdę długi czas, rozmawia z Cylą. Opowiadają sobie o swoim życiu. Cyla opowiada mu o tym, jak trafiła do obozu, jak straciła całą swoją rodzinę. Z kolei Jurek opowiada jej o swoim nieudanym planie ucieczki na Węgry i o tym, jak trafił do Auschwitz. Po kilku miesiącach Jurek jest po uszy zakochany w Cyli, a Cyla w Jurku. Stały się dla siebie najważniejszymi, najbliższymi osobami w obozie. Oczywiście spotykają się też podczas przerw, czasem nawet udaje im się gdzieś wymknąć sam na sam, wtedy się przytulają, całują, są zakochanymi młodymi ludźmi, tylko niestety w takim strasznym miejscu jak Auschwitz. Pewnego dnia, na początku 1944 roku, Cyla przychodzi do pracy, ale Jurek zauważa, że jest w bardzo złym humorze, wygląda na osobę bardzo smutną. Podczas przerwy Jurek pyta się Cyli, co się stało, dlaczego jest taka smutna,
A ona wybucha płaczem, przytula się do niego i mówi mu, że on pewnie przeżyje ten obóz, jemu się pewnie uda, ale ona ma na to coraz mniejszą nadzieję. Opowiada mu, że poprzedniego dnia jej koleżanka, która pracowała w kuchni w Birkenau, chciała przerzucić ziemniaki przez ogrodzenie swoim koleżankom. Zauważył to jakiś SS-man i natychmiast ją zastrzelił. Poza tym Cylla widzi codziennie przyjeżdżające nowe transporty Żydów, głównie z Węgier, którzy są natychmiast zabijani w komorach gazowych. No i ona nie ma złudzeń, że taki los prędzej czy później też ją czeka. Jurek bardzo mocno przytula swoją dziewczynę, gładzi ją po włosach i mówi jej: Cylu, nie martw się, ja cię stąd zabiorę. Cyla oczywiście uważa, że to jest taki, no, element pocieszenia ze strony jej chłopaka, że musiał jej coś powiedzieć, żeby było jej jakoś przyjemniej, żeby jakoś ją podnieść na duchu, ale Jurek traktuje te słowa bardzo poważnie, bierze za nie ogromną odpowiedzialność i w tym momencie postanawia sobie, że razem z Cylą z obozu ucieknie. Ocenia zresztą swoje szanse jako bardzo realne, ponieważ w przeciwieństwie do większości więźniów jest dobrze odżywiony, jest raczej silny fizycznie, jakoś im się na pewno uda, tylko zaczyna zastanawiać się, jak to zrobić. Przypomina sobie, jak zrobili to kiedyś inni więźniowie, którzy z obozu uciekli w ubraniach SS-manów. I pewnego dnia, kiedy do magazynu zbożowego przychodzi jego serdeczny kolega Tadek, który pracuje w magazynie z ubraniami dla żołnierzy Wehrmachtu, a przychodzi do magazynu dlatego, że on wśród tych żydowskich dziewcząt również ma swoją sympatię, Jurek do niego zagaduje. Mówi mu na początku, że jeżeli Tadek nie zgodzi się na to, o co on go teraz poprosi, to nie było rozmowy, ale jeżeli się zgodzi, będzie mu dozgonnie wdzięczny. Opowiada Tadkowi o swoim szaleńczym planie, żeby wyprowadzić Cylę z obozu jako SS-man, a do tego potrzebny jest mu mundur i prosi Tadka o to, żeby ten taki mundur pomógł mu skompletować. Tadek nie jest specjalnie zachwycony pomysłem kolegi, ale mówi mu o tym, że to przemyśli, natomiast gdyby rzeczywiście się na to zgodził, gdyby przyniósł Jurkowi te ubrania, ale potem Jurek zostałby schwytany, to prosi go tylko o to, żeby Jurek nigdy go nie wydał. Jurek daje mu swoje słowo honoru, że tak właśnie będzie, gdyby do takiej sytuacji doszło. Po kilku dniach Tadek zjawia się w magazynie ze zbożem i prosi Jurka o to, żeby poszli do łazienki i tam po kryjomu przekazuje mu bluzę SS-mańską. Jurek jest bardzo przejęty, bardzo koledze wdzięczny. Ma skrytkę na tę bluzę na poddaszu tego magazynu. I tak przez kilka tygodni Tadek przynosi mu kolejne elementy ubioru SS-mana. Te wszystkie ubrania, które mu przynosi, są przeznaczone dla żołnierza w randze Rotführera. I nie jest to przypadek, ponieważ Tadek znalazł kiedyś wśród mundurów, za które był odpowiedzialny, przepustkę SS-mańską właśnie dla żołnierza w randze Rotführera. I jak twierdzi, no, tę przepustkę zachował najpierw dla siebie, ale kiedy usłyszał o planie Jurka, postanowił ją koledze oddać. No więc, żeby wszystko się zgadzało, to mundur musi odpowiadać randze oficera, który wymieniony jest w przepustce. Dzięki temu Jurek nie musi się martwić o zorganizowanie dokumentu, jaki zagwarantuje mu bezpieczne przejście przez bramę obozu. Co jest istotne, Jurek nie mówi Cyli o tym, co robi. Właściwie temat pomiędzy nimi więcej od zimy nie wraca. Chłopak postanowił sobie, że Cyli powie o wszystkim tuż przed godziną zero, tuż przed tym, kiedy będą mogli uciec. Tylko jest jeden mały problem. Pewnego majowego dnia Jurek przychodzi do pracy i widzi, że zamiast dziewczyn worki na zboże reperują jacyś męscy więźniowie. Szybko okazuje się, że dziewczyny zostały z magazynu zbożowego zwolnione i gdzieś przeniesione. Ale dokąd, nikt nie ma pojęcia. Dla Jurka to jest prawdziwa tragedia, no bo po pierwsze jest odseparowany od swojej ukochanej dziewczyny, poza tym tyle już przygotowań do tego, żeby wspólnie uciekli i nagle być może cała akcja w ogóle nie dojdzie do skutku,
bo Jurek nie ma pojęcia, gdzie Cyli szukać. W obozie są tysiące więźniów, a ona może być w każdym jego miejscu. Ale zagadka rozwiązuje się szybciej, niż by się spodziewał. Pewnego dnia do magazynu przychodzi jego kolega Mietek. Mietek pracuje w pralni i prasowalni dla SS-manów i przynosi Jurkowi małą karteczkę. A na tej karteczce jest napisane, że osoba, która do Jurka pisze, pracuje w pralni, a tą osobą jest Cyla. Jurek jest bardzo szczęśliwy i natychmiast odpisuje Cyli na tę wiadomość, którą przekazuje Mietkowi, a ten dziewczynie. I w tej wiadomości Jurek bardzo prosi ją o to, żeby następnego dnia spotkali się w wyznaczonym przez niego miejscu. Na szczęście ta pralnia jest bardzo niedaleko od magazynu zbożowego. Miejsce spotkania Cyli i Jurka jest może raczej mało romantyczne, bo jest to po prostu kontener na śmieci, ale młodzi, zakochani w sobie ludzie w końcu mogą ze sobą po kilku tygodniach porozmawiać. Tam Jurek zapewnia Cylę o tym, że nie zapomniał o swojej obietnicy, którą złożył jej na początku roku i prosi ją, żeby w tym samym miejscu spotykali się zawsze o tej samej porze co drugi dzień. Te spotkania mają się odbywać w momencie, kiedy SS-mani idą na przerwę obiadową. Cyla oczywiście się zgadza i tak co drugi dzień widzi się ze swoim ukochanym chłopakiem. Tymczasem nadchodzi czerwiec 1944 roku i okazuje się, że nie tylko Jurek miał taki pomysł na ucieczkę. 24 czerwca obóz obiega informacja, że jeden z polskich więźniów, Edward Galiński, przebrał się za SS-mana i wyprowadził z Auschwitz swoją ukochaną dziewczynę, Żydówkę Malet Siemetbaum. Niestety, para zostaje odnaleziona 6 lipca i przywieziona z powrotem do obozu i natychmiast skierowana do tak zwanego bloku śmierci, bloku 11, który jest aresztem śledczym, gdzie przebywają osoby oskarżone o konspirację wewnątrz obozu, ale także takie, które starały się uciec lub ucieczkę planowały. Zarówno Mala, jak i Edward są poddawani ogromnym torturom. Ich niepowodzenie nie odstrasza Jurka. Ma już kompletny mundur SS-mana, ma również kaburę na broń, ma także przepustkę. Problem jest tylko jeden. W pewnym momencie Niemcy wprowadzili taką zasadę, że co jakiś czas kolory przepustek się zmieniają. I były tygodnie, kiedy obowiązywały przepustki w kolorze żółtym, były tygodnie, kiedy obowiązywały przepustki w kolorze czerwonym, a kiedy indziej obowiązywały przepustki w kolorze zielonym. Dokładnie w takim, w jakim była przepustka podarowana przez Tadeusza Jurkowi. Jurek niestety miał bardzo rzadko okazję, żeby zobaczyć typ przepustek, jakim posługują się Niemcy przychodzący do ich magazynu. Ale pewnego dnia, 20 lipca, szczęście mu dopisało. Jurek zobaczył, jakimi w tym tygodniu przepustkami posługują się osoby przychodzące do magazynu. No i jego oczom ukazał się kolor zielony. Dokładnie taki, jaki miała jego przepustka. Miało to miejsce około godziny 10. Był to dzień, kiedy Jurek miał spotkać się z Cylą i do tego momentu nie był w stanie myśleć o niczym innym, co zresztą zauważyli jego koledzy, że Jurek jest bardzo rozkojarzony. Swoje spotkanie z dziewczyną rozpoczyna od słów, żeby bardzo go uważnie posłuchała, ponieważ od tego zależy ich wolność, a następnie mówi jej, że jutro o godzinie 15 zgłosi się po nią SS-man i zabierze ją na przesłuchanie do Politische Abteilung. Cyla nie bardzo wie, o co chodzi, skąd Jurek w ogóle wie, że jakiś SS-man przyjdzie jutro po nią do pracy, żeby ją stamtąd zabrać. Na co Jurek mówi jej, tym SS-manem będę ja. Oczy Cyli z wrażenia robią się coraz większe, ale Jurek dalej tłumaczy jej, jak mają się zachować. Mówi jej, że pojawi się o 15, ale wcześniej, żeby wiedziała, czy plan nadal jest aktualny, prosi ją, żeby przyszła koło śmietnika o godzinie 14. On wtedy wyjdzie w okolice magazynu i kiedy ją zobaczy, podniesie rękę. To będzie oznaczało, że plan jest aktualny. Po tym wszystkim odchodzi i zostawia skamieniałą z wrażenia
Cylę za sobą. Do końca dnia myśli już tylko o tym, że to są jego ostatnie chwile w obozie, a w każdym razie jego ostatnie chwile w magazynie, jego ostatnie chwile w baraku, w którym śpi, ponieważ jeżeli jego ucieczka się uda, no to wtedy będzie wolny. Jeżeli się nie uda, to i tak wie, że już ani do magazynu, ani do baraku nie wróci, tylko trafi do owianego złą sławą bloku 11. Zarówno na apelu wieczornym 20 lipca, jak i na apelu porannym następnego dnia, 21 lipca, jest niezwykle rozkojarzony, tym bardziej, że przez całą noc nie zmrużył oka. W magazynie wygląda bardzo dziwnie, swoim kolegom mówi, że jest chory, może zaczyna mu się grypa. W końcu jednak nadchodzi godzina 14, kiedy ma dać Cyli znak, czy cały plan dojdzie do skutku, a nie wygląda na to, żeby nie doszedł. O godzinie 14 wychodzi na niewielki balkon na pierwszym piętrze magazynu. Widzi, że Cyla stoi przy śmietniku i patrzy na niego. Jurek podnosi rękę i kiedy tę rękę podnosi, w pewnym momencie czuje, że jakaś inna ręka została położona na jego ramieniu. Odwraca się i widzi SS-mana, który w magazynie pełnił nad nim nadzór. Przez chwilę Jurek jest przerażony. Jest przekonany, że ten niemiecki żołnierz na pewno doskonale wie, co on planuje. No ale po chwili dochodzi do niego, że przecież tylko on wie, co ten gest ręką oznaczał. Z kolei ten żołnierz zaczyna do niego mówić: och Jurku, widzę, że pozdrawiasz swoją ukochaną dziewczynę. To widać, jak bardzo jesteś w niej zakochany. No wielka szkoda, że jest Żydówką, bo wszyscy Żydzi według niemieckiego planu zostaną zamordowani. No i niestety Jurek z tą swoją dziewczyną nie będzie mógł być. Jurek jakoś kończy tę niezbyt przyjemną dla niego rozmowę i błyskawicznie idzie na strych, gdzie ukrył esesmański mundur. Przebiera się. Kiedy patrzy na siebie w lustrze, w czapce z trupią czaszką, w koszuli esesmana, zastyga w przerażeniu, bo nie poznaje siebie samego. Ale z drugiej strony uważa, że to dobrze, bo jeżeli on siebie samego nie poznaje, to tym bardziej nikt inny go nie pozna. Ale jeszcze, żeby nikomu specjalnie nie rzucił się w oczy, zakłada przeciwsłoneczne okulary. Następnie bierze głęboki oddech i z magazynu wychodzi na teren obozu, żeby skierować się do esesmańskiej pralni, gdzie chciałby odebrać swoją dziewczynę Cylę. Punkt 15. W esesmańskiej pralni pojawia się SS-man, który prosi więźniarkę Kapo o to, żeby przyprowadziła Cylę Cybulską, numer 29558, ponieważ musi ją zabrać na przesłuchanie do Wydziału Politycznego. Kiedy Kapo idzie po to, żeby przyprowadzić Cylę, przed Jurkiem staje jakaś SS-manka. To trochę Jurka denerwuje, na tyle mocno, że musi sobie wytrzeć pot z twarzy, tym bardziej, że na zewnątrz panuje ogromny upał. Zdejmuje przy okazji swoje przeciwsłoneczne okulary i słyszy od tej SS-manki, że ma tak piękne oczy, że tych okularów właściwie nie powinien nosić. On jakoś tak niezbyt grzecznie odpowiada jej, że zawsze kiedy świeci słońce, ma problemy ze wzrokiem. Za chwilę też widzi Cylę. Cyla jest cała spięta, cała przerażona. Jurek nawet trochę boi się, czy dziewczyna przypadkiem nie zemdleje, bo to by oznaczało duże problemy. Ale z drugiej strony wie, że dla osób postronnych to tylko uwiarygadnia całą sytuację, ponieważ wszyscy wiedzieli, że kiedy więzień szedł na przesłuchanie do Politische Abteilung, to właściwie bardzo rzadko wracał z niego żywy, a więc zdenerwowanie Cyli nie jest niczym dziwnym. W końcu para wychodzi poza teren pralni i kieruje się do wyjścia z obozu. Jurek cały czas gra rolę bardzo groźnego SS-mana, na tyle dobrze mu to nawet wychodzi, że więźniowie, którzy go po drodze widzą, salutują mu, bo takie zasady panowały w obozie. Niestety w pewnym momencie obok nich pojawia się wilczur należący do jednego z żołnierzy. Zaczyna na Jurka warczeć, zaczyna na niego szczekać. Jurek stara się go jakoś odpędzić kamieniem, ale to się nie udaje. No i jest przekonany, że zwierzę za chwilę go pogryzie, a to oczywiście również pokrzyżuje bardzo jego plan.
no bo albo rozedrze mu spodnie, a w rozdartych spodniach SS-man nie powinien chadzać po obozie, albo go jakoś pogryzie tak, że zacznie lać się mu z nogi krew i trzeba będzie to opatrzeć, co oczywiście też jest takim scenariuszem, którego on bardzo by chciał uniknąć, ale w pewnym momencie słyszy głos Niemca, który przywołuje psa do siebie, jeszcze mówi Jurkowi, że no kolego, chyba was trochę przestraszył. Jurek coś odburkuje i prężnym, zdecydowanym krokiem idzie z przerażoną Cylą ku wyjściu. Mijają więźniów pracujących przy ogródku, pracujących w obozowej szklarni. W końcu widzą bramę, przez którą za chwilę będą musieli przejść. Widzą też wieżyczki strażników. W końcu z jednej z nich wychodzi niemiecki żołnierz. Poprawia sobie pas, zapina guziki przy szyi, staje w rozkroku i zaczyna się tak charakterystycznie bujać na nogach. Jest to najważniejszy i najbardziej stresujący punkt całej ucieczki. Kiedy Jurek i Cyla w końcu docierają do tego żołnierza, Jurek podaje mu swoją przepustkę i żołnierz zaczyna się jej bardzo uważnie przyglądać, co oczywiście Jurka bardzo stresuje, ponieważ on na tej przepustce trochę przerobił imię i nazwisko żołnierza, przerobił też datę. Według przepustki wyprowadza więźniarkę z Auschwitz, żeby odprowadzić ją do podobozu w Budach, w którym mieściła się m.in. karna kompania dla kobiet. Żołnierz bardzo uważnie przygląda się tej przepustce, później przygląda się Cyli, później znowu przepustce, później Jurkowi. Jurek jest przekonany, że poznał się, że ta przepustka jest w jakiś sposób przerobiona, ale w końcu słyszy bardzo ważne słowa. Ja, Danke. To oznacza, że mogą razem z Cylą iść dalej. Ale Jurek jeszcze tak do końca nie jest spokojny. Przez jego głowę przebiega myśl, że może po prostu ten SS-man myślał, że w kaburze, w której żadnej broni nie było, Jurek ma pistolet i kiedy wywiąże się pomiędzy nimi jakaś dyskusja, to go zaatakuje. Ale w momencie, kiedy już Jurek i Cyla będą odwróceni do tego żołnierza plecami, to wtedy on albo po prostu krzyknie halt, albo najzwyczajniej w świecie odda w ich kierunku strzały. Ale odchodzą od tego żołnierza 10 metrów, 30 metrów, 50 metrów i nic się nie dzieje. W końcu po jakimś czasie Jurek się odwraca i widzi, że żołnierz wrócił do swojej budki strażniczej. To by oznaczało, że są z Cylą wolni. Na początku idą jeszcze dosyć szybko wzdłuż drogi, ale za chwilę skręcają w kartoflisko, a następnie znajdują się w jakichś mokradłach. To Jurka bardzo cieszy, chociaż ich nogi bardzo szybko stają się zupełnie mokre, bo jeżeli idą wśród mokradeł, to oznacza, że nawet jeżeli ktoś puści później za nimi psa, to ten pies nie wpadnie na ich trop. Nie mogą się jednak w pełni czuć bezpieczni. Oświęcim zaraz po wybuchu II wojny światowej został wcielony do III Rzeszy. I tuż po tym na tych terenach zaczęło się pojawiać coraz więcej niemieckich przesiedleńców, a to oznaczało, że Jurek i Cyla byli narażeni na spotkanie nie tylko z Polakami, ale również z Niemcami, którzy no, szczególnie byli dla nich groźni. Jurek wie zatem, że muszą się trzymać od jakichkolwiek ludzi z daleka, dlatego dosyć szybko postanawia, że razem z Cylą będą wędrować ku granicy z generalną gubernią, bo taki miał plan, tylko nocą. To pierwsze popołudnie i pierwszy wieczór tuż po tym, kiedy wyszli z obozu, spędzają w jakichś zaroślach. Cyla raz płacze ze szczęścia, że już nie jest w obozie, raz płacze z przerażenia, że na pewno ich znajdą i zabiją. Jurek, chociaż sam w środku jest niezwykle zestresowany, stara się zachowywać jakoś tak w miarę spokojnie, również po to, żeby jego emocje nie udzieliły się jego dziewczynie. Około godziny 20 słyszą, jak w obozie rozbrzmiewają sygnały syren, które oznaczają, że z obozu uciekli więźniowie.
To oznacza, że wkrótce będą ich szukać i Cyla oraz Jurek muszą się bardzo dobrze ukryć. I tak zaczyna się ich długa wędrówka na styku III Rzeszy i Generalnej Guberni. Jest to wędrówka niezwykle trudna, ponieważ panują wielkie upały. Za dnia Cyla i Jurek ukrywają się w łanach zboża, natomiast nocą bardzo ostrożnie przymykają się gdzieś po lasach, poza wsiami. Jeżeli chodzi o jedzenie, to Jurkowi udało się zabrać trochę konserw z obozu. Zabrał też dla Cyli porządne buty do marszu. Zabrał dla niej również pelerynę przeciwdeszczową, która w pewnym momencie bardzo im się przydaje, ponieważ jest taki dzień, kiedy bardzo mocno pada i oni idą gdzieś przez jakieś błota, co też bardzo utrudnia wędrówkę. W pewnym momencie nawet Cyla jest tym wszystkim tak zmęczona, że mówi Jurkowi, żeby już ją tutaj zostawił i szedł dalej sam, ale on wtedy bardzo zdecydowanie każe jej się doprowadzić do porządku i wędrować, maszerować dalej razem z nim. Zdarzają się im jednak również przepiękne momenty, na przykład takie, kiedy w pierwszym czy drugim dniu ucieczki Jurek zasypia na dłużej i kiedy się budzi, widzi obok siebie Cylę, która zebrała mnóstwo polnych maków i przyniosła mu jako taki bukiet, który ma wyrazić jej wdzięczność za to, że wyrwał ją z obozu. Pewnej nocy Cyla i Jurek zdobywają się na odwagę i postanawiają, że przejdą przez wieś. Że być może nikt się do nich nie przyczepi, tym bardziej, że Jurek wciąż ma na sobie mundur esesmański. Ale na skraju wsi zatrzymują ich jacyś niemieccy osadnicy, którzy pełnią taką nocną wartę i pytają się Jurka, co on tu robi. On im tłumaczy, że jest esesmanem, że wraca z urlopu do domu, idzie właśnie na pociąg, a odprowadza go jego siostra. Ci cywile, którzy pełnią wartę, mówią mu, że muszą zobaczyć jego przepustkę. On im na to odpowiada, że oni nie mają prawa go o to prosić, że jego przepustkę może prosić tylko inny żołnierz. To wszystko odbywa się w ciemności, tylko i wyłącznie przy niewielkim świetle latarki, którą trzymają ci osadnicy z wioski, którą w jakiś sposób ochraniają. W pewnej chwili w latarce wyczerpuje się bateria. Latarka gaśnie, zapada ciemność i to jest ten moment, kiedy Jurek mocnym, zdecydowanym ruchem szarpie Cylę za ramię i rusza do szaleńczej ucieczki. Najpierw do jakiegoś rowu, później w zarośla, a w ich stronę padają strzały, ponieważ te osoby pełniące wartę były uzbrojone. Na szczęście Cyli i Jurkowi udaje się z tej opresji wyjść cało. Niestety Cyla i Jurek nie mieli ze sobą żadnej mapy. Jedynym kierunkowskazem dla nich była łuna powstała w wyniku palenia ciał nad Auschwitz. Wiedzieli, że zawsze muszą iść w przeciwnym od niej kierunku. Ewentualnie drogę wyznaczał im księżyc, no ale to było trochę za mało, żeby znaleźć granicę. Jurek miał czasem wrażenie, że przeszli już kilkadziesiąt kilometrów, ale cały czas kręcą się w kółko. Jedzenie, które zabrał ze sobą z obozu, już im się skończyło. Jedli tylko to, co znaleźli w lesie, ewentualnie jakoś sobie rozkruszali zboże, które znajdowali na polach. No są coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej sfrustrowani. U granicy z Generalną Gubernią, jak nie było na ich drodze, tak nie ma. I pewnego poranka, kiedy ponownie leżą w łanie zboża, Jurek słyszy, że ktoś przyszedł to zboże kosić i postanawia, że postawi wszystko na jedną kartę. Pokazuje się rolnikowi, który pracuje na tym polu. Ma nadzieję, że jest to Polak, a nie Niemiec. I mówi mu, że on sam jest Polakiem, że ucieka do Generalnej Guberni spod Wrocławia, gdzie był wywieziony na roboty przymusowe, i prosi go o to, żeby ten pomógł mu znaleźć granicę z Generalną Gubernią. Mężczyzna patrzy się trochę zszokowany na Jurka, ale mówi mu, żeby chłopak przyszedł do niego wieczorem. Jurek nadal nie wie, czy nie zostanie ponownie, tak jak kiedyś, zdradzony i
później aresztowany przez gestapo, ale postanawia zaryzykować i idzie do tego mężczyzny wieczorem. I okazuje się, że tym razem miał dużo więcej szczęścia. Mężczyzna chce mu pomóc, nie chce go wydać gestapo. Przy czym Jurek opowiada jeszcze, że nie jest sam. Przedstawia Cylę jako swoją siostrę, Celinę. Oczywiście Celina również natychmiast zaproszona jest do domu tego rolnika. Tam razem z Jurkiem podjęci są kolacją i poinstruowani, że mają zgłosić się do domu na skraju wsi, do organisty, gdzie zostaną umówieni z kimś, kto pomoże im przejść przez granicę. Jurek i Cyla stawiają się w domu organisty. Tam muszą zostać przez 2 dni i są bardzo ciepło przyjęci. Dostają zawsze posiłek, są zaproszeni do wspólnego stołu, aż w końcu zgłasza się po nich starsza kobieta, mająca około 60 lat, i mówi im, że przeprowadzi ich przez granicę, a będą wspólnie udawać, że wybrali się do lasu na jagody. I w końcu się udaje. Jurek i Cyla dzięki tej kobiecie, a wcześniej ludziom ze wsi, docierają do granicy. Kiedy już z tą kobietą się rozstają, Jurek chce jej wręczyć 500 marek, ponieważ no, zabrał ze sobą też trochę pieniędzy z obozu, które w obozie nie miały absolutnie żadnej wartości, natomiast poza obozem jak najbardziej. Na co ta starsza kobieta mówi mu następujące słowa. Dzieci, to cio by z piekła nie wyszła, jak ja by od oświęcimioków pieniądze brała. Tymi słowami niejako zdradza się, że wszystkie te osoby, które pomogły Jurkowi i Cyli, doskonale wiedziały, że wcale nie uciekają oni spod Wrocławia, tylko uciekają z Auschwitz. Po przejściu przez granicę Jurek i Cyla wędrują jeszcze przez 2 dni, aż w końcu 31 lipca 1944 roku stają u drzwi kuzyna Jurka. Dlaczego nie skierowali się do Michałowic, gdzie mieszkali rodzice chłopaka? No otóż było to raczej więcej niż pewne, że gestapo będzie szukało uciekiniera z Auschwitz właśnie w jego rodzinnym domu. W pewnym czasie do Jurka przyjechała jego mama, no i zaczęły się gorączkowe dyskusje o tym, co dalej. Postanowiono, że Jurek i Cyla nie mogą ukrywać się razem. Cyla trafia do znajomych państwa Bieleckich w Gruszewie, zaś Jurek najpierw trafia do Koźlic, gdzie zostają mu wyrobione fałszywe papiery, a potem ukrywa się jeszcze w kilku innych wsiach, w tym ostatnią z nich jest i Gołomia. Ostatnią noc przed rozstaniem Cyla i Jurek spędzają w ogrodzie, gdzie przez cały czas albo się całują, albo obiecują sobie, że kiedy tylko wojna się skończy, natychmiast znowu się spotkają i spędzą ze sobą całe życie. Niestety los ma dla nich trochę inny scenariusz. 39 lat później, pod koniec maja, w nowojorskim mieszkaniu Cyli Zacharowic sprząta pani Wiktoria, polska imigrantka pochodząca z okolic Rzeszowa. Pani Wiktoria często rozmawia też z panią Cylą, która bardzo tęskni za Polską i która bardzo często też po prostu wdaje się ze swoją sprzątaczką w pogawędki. I kiedyś, kiedy siedzą przy herbacie, Cyla mówi Wiktorii, że miała polskiego chłopaka, Jurka, i że Jurek wyprowadził ją z obozu z Auschwitz. Ale niestety podczas wojny umarł, walcząc w partyzantce. Na to jednak pani Wiktoria odpowiada jej, że jakiś czas temu w polskiej telewizji widziała program pod tytułem I w Oświęcimiu kwitły róże, którym występował pan Jerzy i opowiadał o tym, jak wyprowadził swoją ukochaną z Auschwitz w mundurze SS-mana. I ten pan Jerzy miał na nazwisko Bielecki. Cyla nie wierzy w to, co słyszy, ale postanawia, że spróbuje jakoś się z Jurkiem skontaktować. Jeszcze tego samego dnia udaje jej się jakoś znaleźć numer telefonu do pana Jerzego, który w 1983 roku mieszka w Nowym Targu, i o 5 rano rozbrzmiewa u niego w domu dźwięk telefonu. Pan Jerzy słyszy po drugiej stronie słuchawki pracownicę poczty z centrali w Warszawie, która mówi mu, że właśnie będzie go łączyła z Nowym Jorkiem. Jurek jest przekonany, że dzwoni do niego jego serdeczny przyjaciel, i kiedy po drugiej stronie długo nikt się nie odzywa, pan Jerzy
taki trochę zirytowany, mówi: Lucek, no co ty się nie odzywasz, wygłupiasz się? Mów, o co ci chodzi. Ale po drugiej stronie słyszy znajomy głos, który mówi: Jurasku, to ja, twoja Cylutka. Są to ostatnie słowa, jakich pan Jerzy mógłby się spodziewać, ponieważ on również był przekonany, że Cyla nie żyje. Wkrótce po tym telefonie, 8 czerwca 1983 roku, na krakowskim lotnisku Balice, Jurek czeka na Cylę z bukietem 39 róż, po jednej róży na każdy rok, kiedy się nie widzieli. Padają sobie w objęcia i okazuje się, że żyją, chociaż byli przekonani, że każde z nich straciło życie. Teraz mogą sobie w końcu wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Miejscowość, w której dziewczyna ukrywała się tuż po rozstaniu z Jurkiem, została wyzwolona na początku stycznia 1945 roku. Każdego dnia wychodziła przed dom na drogę, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie idzie gdzieś tam Jurek, ale jego ciągle nie było. A to dlatego, że igołomia, w której ukrywał się Jurek, została wyzwolona około 4 tygodni później. Niestety, kiedy przyjechał do Gruszowa, żeby odebrać swoją ukochaną, okazało się, że ona zrezygnowana, nie wierząca w to, że Jurek kiedykolwiek jeszcze wróci, 4 dni wcześniej wyjechała w okolice swojej rodzinnej Łomży. W pociągu do Łomży spotkała 2 młodych żydowskich chłopaków, którzy po wyzwoleniu Polski jeździli po prostu po kraju, handlując czym się da. I jakoś się tak do nich przyłączyła. Jeden z nich zakochał się w niej i oświadczył. Cyla wciąż wtedy jeszcze myślała o Jurku. I dlatego, zanim dała Dawidowi odpowiedź, po raz ostatni skontaktowała się z rodziną, u której się ukrywała. I ci państwo powiedzieli jej, że Jurek nie żyje, że umarł walcząc w partyzantce i żeby wzięła ślub z Dawidem. W ten sposób Cyla zmieniła nazwisko z Cybulskiej na Zacharowicz, więc nawet kiedy Jurek jej szukał, no to nie mógł jej znaleźć, ponieważ szukał używając nazwiska Cybulska. W międzyczasie stryj Cyli, mieszkający w Nowym Jorku, postanowił ją do tego miasta wraz z jej mężem sprowadzić, na co Cyla i Dawid przystali. Ich droga do Stanów wiodła przez Szwecję. W Szwecji Cyla poważnie zachorowała, była tam nawet w szpitalu. Tam też zostało zrobione jej zdjęcie, które Cyla wysłała do gospodarzy z Gruszewa, do tych, u których się ukrywała. I tę właśnie fotografię pani Czernik, którą kiedyś po raz kolejny odwiedził Jurek, żeby zapytać się, czy przypadkiem Cyla się z nimi nie kontaktowała, pokazała chłopakowi i powiedziała mu, że Cyla najprawdopodobniej w tym szpitalu umarła. Z tą informacją w Jurku umarła nadzieja na to, że jeszcze kiedyś będzie ze swoją ukochaną dziewczyną. Jerzy skończył Politechnikę w Krakowie, podjął pracę w Nowym Targu, najpierw w PKS-ie, potem został dyrektorem zespołu szkół mechanicznych, założył rodzinę, ożenił się. Cyla w tym czasie dorobiła się całkiem pokaźnego majątku razem ze swoim mężem, który w 1975 roku zmarł. Co jest również bardzo ciekawe, przez cały czas utrzymywała kontakt z rodziną, która ją ukryła i wysyłała im paczki z jedzeniem, nawet pomogła im wyprawić wesele dla ich syna. Zupełnie nie rozumieli z Jurkiem, dlaczego ci państwo zarówno jej, jak i jemu powiedzieli, że każdy z nich nie żyje. Mieli swoje pewne podejrzenia. Uważali, że być może kiedy Cyla dowie się o tym, że Jurek żyje, to wtedy zamiast im będzie pomagać jemu, chociaż pan Jerzy w jednym z reportaży podkreśla, że to są tylko ich domniemania i że państwo Czernikowie, którzy pomogli Cyli, byli osobami niezwykle szlachetnymi, o wielkim sercu, więc tak naprawdę to pewnie pozostanie na zawsze tajemnicą, dlaczego Jurkowi i Cyli podali takie, a nie inne informacje. Pan Jerzy Bielecki został w 1985 roku odznaczony medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Yad Vashem. Zostało mu też zasadzone w ogrodzie Yad Vashem drzewko, ale Cyla zasadziła mu też chyba 11
swoich własnych, prywatnych drzewek oliwnych. Od 1983 roku spotykali się ze sobą już dość regularnie. Pani Cyla Cybulska odeszła w 2006 roku, zaś pan Jerzy zmarł w wieku lat 90 w 2011 roku. Na 4 lata przed śmiercią w 2007 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tak kończy się ta przepiękna, wzruszająca historia wielkiej miłości polskiego chłopaka do żydowskiej dziewczyny, która zrodziła się w jednym z najstraszniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek w historii świata powstało, w Auschwitz. Jestem bardzo ciekawa, jakie wywarła na Was wrażenie, bo na mnie ogromne. Bardzo polecam Wam, żebyście zaznajomili się ze źródłami, które zamieszczam w odcinku. Jest ich naprawdę dużo i można je dostać zarówno w języku polskim, jak i angielskim i niemieckim. Dla mnie najważniejsze były wywiady z panem Jerzym. Jest w szczególności jeden wywiad, który ma 7 części. I jest to wywiad niezwykle piękny, niezwykle wzruszający. Pan Jerzy opowiada o bardzo wielu detalach, o których ja tutaj nie wspomniałam i bardzo Wam polecam. Jest też, sprawia wrażenie takiego cudownego, bardzo ciepłego człowieka, pomimo tego wszystkiego, co w życiu przeszedł. I takie słowa, które mnie z tego wywiadu bardzo mocno zapadły w pamięć, to to, że on bardzo często w Auschwitz ciągle powtarzał sobie, że jest jeszcze przed nim jakaś przyszłość i jest to przyszłość poza obozem. I z tymi słowami pana Jerzego zostawiam Was. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tej historii. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie polubienia. Zachęcam Was do polubienia mojego profilu na Facebooku, który nazywa się po prostu Polska na Faktach. Dodaję tam informacje na temat najnowszych odcinków, ale również wstawiam linki do różnych artykułów, filmów dokumentalnych, wywiadów, wykładów, które mnie osobiście jakoś zaintrygowały czy zainteresowały. Dotyczą treści kryminalnych, historycznych, biografii, znanych Polaków i mniej znanych również. Następny odcinek będzie podcastem kryminalnym i opowiem w nim historię najprawdopodobniej z Dolnego Śląska. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.